Mieszkanie ma około 50 metrów i pierwotnie było mieszkaniem dwupokojowym, ale obecnie jest mieszkaniem trzypokojowym. A oto autorka całego projektu i całego zamieszania, które tutaj się stało, Monika, która od 20 lat już flipuje, prywatnie moja żona. Ja uważam, że jeżeli ktoś kupuje gotowe mieszkanie, to znaczy, że albo nie ma czasu na remont, albo ma tylko zdolność kredytową. Cześć, jestem Radek Musiał. Od 18 lat zajmuję się nieruchomościami. Na moim kanale znajdziecie odcinki w tematyce prawo, nieruchomości, biznes, inwestowanie. Zapraszam do oglądania i zostawienia suba. Cześć, dzisiaj pokażę, jak wygląda realizacja flipa na rynku wtórnym. Zapraszam. Mieszkanie ma około 50 metrów i pierwotnie było mieszkaniem dwupokojowym, ale obecnie jest mieszkaniem trzypokojowym. Kuchnia w zabudowie wraz z pełnym sprzętem AGD, piekarnik, mikrofala, zmywarka, lodówka i tak dalej. Dlaczego warto robić pełne zabudowy i pełny sprzęt? Za chwilę opowiemy. Kuchnia połączona jest z salonem i jadalnią, a obok dodatkowy pokój. I sypialnia z dużą garderobą. Pierwotnie łazienka i toaleta stanowiły dwa osobne pomieszczenia. Obecnie zostały połączone i w miejscu toalety powstała wnęka i kabina prysznicowa. A oto autorka całego projektu i całego zamieszania, które tutaj się stało, Monika, która od 20 lat już flipuje, prywatnie moja żona. Słychać w ogóle, że u sąsiadów przez trwa remont, chyba chcą nas, że tak powiem, skopiować. No ale czy przez te ostatnie 20 lat zakres prac, które się wykonuje na flipach, zmienił się? Nie, bo zawsze staraliśmy się po pierwsze, żeby się wyróżniać na rynku, więc nawet 20 lat temu, jak mało kto jakby wykańczał mieszkanie, tak jak my wykańczamy do dziś, to zawsze staraliśmy się wyróżniać, a poza tym ja uważam, że jeżeli ktoś kupuje gotowe mieszkanie, to znaczy, że albo nie ma czasu na remont, albo ma tylko zdolność kredytową. Ma czas, ale nie ma pieniędzy i kredytuje się, tak? I jeżeli on, taki klient kupuje mieszkanie na kredyt, i 90% ceny tak naprawdę kredytuje, tak, bo jego wkład to 10%. No to on potem już nie ma pieniędzy na to, żeby... Nawet tą pralkę, lodówkę, telewizor, prawda, dokupić, tak? Szczególnie w tych mniejszych mieszkaniach, bo tutaj jest mieszkanie troszkę większe. To jest mieszkanie, które ma bodajże około 54 metry. Nawet 54 metry. I to jest
troszkę większe mieszkanie, nie jest to jakaś tam kawalerka czy małe dwa pokoje, mieszkanie trzypokojowe i tutaj już przychodzi troszeczkę inny klient, tak? Bo tutaj jest klient, który może mieć preferencje co do marki telewizora, co do marki pralki, natomiast ten klient, który przychodzi na kawalerkę, małe dwa pokoje, to jest zazwyczaj klient na dorobku, który już później nie będzie miał pieniążków na ten telewizor. Albo inwestor, który w ogóle nie chce się tym zajmować. Tak. Albo który ten, przychodzi, który nie ma czasu. Płaci po to, żeby kupić takie mieszkanie w celu inwestycyjnym na wynajem. Tak, prawda? Bo generalnie zazwyczaj te dwie grupy klientów od nas. Dobra, teraz pytanie, które pewnie każdy chciałby zadać. Czy każde mieszkanie, które jest, nie wiem, 10-15% poniżej wartości rynkowej nadaje się na flip? Tak. Każde. Każde mieszkanie, nawet duże, tak? To znaczy, no nie, największe mieszkanie, jakie robiłam na flipa, to było bodajże 64 czy 68 metrów. I oczywiście zarobiliśmy na tym mieszkaniu sporą kwotę pieniędzy. Natomiast dłużej trwała sprzedaż tego mieszkania. Tak, po prostu. Zresztą jak wiadomo, najbardziej popularne mieszkania na rynku to między 30, 40, maksymalnie 50 metrów. No i taki częsty zabieg, tip, który dzisiaj chcemy zdradzić, to co mniej więcej powiedzieliśmy już wcześniej, czy mieszkanie miało wcześniej dwa pokoje, obecnie z mieszkaniem trzypokojowym i to bardzo częsty zabieg, który robią fliperzy, czyli starają się jakby przenieść kuchnię w formie aneksu do mieszkania, do pokoju, a w miejscu kuchni zrobić dodatkowy pokój. Tutaj akurat troszeczkę inaczej wygląda układ tego mieszkania, ale również ten zabieg został zrobiony. No nie zawsze to się to ma sens, bo jeżeli na przykład kupujemy mieszkanie 38-metrowe i ono ma dwa pokoje i nawet mieliśmy raz takie mieszkanie, że mimo 38 metrów duży pokój był naprawdę dużym pokojem i miał jeszcze wnękę i ta wnęka sąsiadowała z łazienką i można było w tej wnęce zrobić kuchnię, a z kuchni zrobić trzeci pokój niezależny, no ale to tak znowu, czy znalazłaby się grupa klientów, która szukałaby trzech pokoi na 38 metrach. Tak, to brzmi trochę... science fiction. Tak. Słuchajcie, no oglądajcie nasze następne odcinki, nasze realizacje z flipów. Zapraszamy do zostawienia suba i łapki w górę. Trzymajcie się.